Marzena Szczepańska, wesoła biblioteka. Pełno książek w bibliotece, a w tych książkach same hece. Są nowele i bajeczki, każda książka z innej beczki. Wiersze, prozy i powieści, tyle tego się tam mieści. Każdy znajdzie coś dla siebie, są tragedie i komedie. Chętnie autor to opowie, a i wierszy jest niemało, więc przeczytaj sobie śmiało. Edward Szymański, książka. Witam cię kartek szelestem, tytułem na pierwszej stronie witam, bo po to przecież jestem, żebyś mnie ujął w dłonie i czytał. Kiedy jesz obiad, na zdrowie. Gdy się chcesz bawić, baw się, ja ci nie bronię. A gdy chcesz mieć opowieść o wszystkim, co najciekawsze, ja ci się skłonię. Kiedy ci smutno będzie, kiedyś smutny, chory, bez przyjaciela, ja z tobą pójdę wszędzie, poprzez zimowe wieczory, w kraje wesela. Będziesz was ze mną oglądać baśnie i cuda i dziwy na końcu świata, po niebie, po morzach i lądach, jako te ptaki szczęśliwe będziemy latać. Nigdy ci się nie znudzi. Wędrówki po każdej kartce nie są tak straszne. Przygody innych ludzi są przecież nie mniej warte niż twoje własne. Ja cię bez trudu nauczę tego, co przydać się może. Choćby po latach paru, ja tobie słowem, jak kluczem, w cudowny sposób otworzę pałace czaru. Warto czytać. Warto czasem książki czytać, bo to bardzo ważna sprawa. Książka to dobry przyjaciel i z nią super jest zabawa. Książki czyta moja mama, tata, babcia oraz dziadek, więc bycie książkowym molem to na pewno nie przypadek. Jak już jedno przeczytałam, to na dobre mnie wciągnęła. Chęć do wiedzy zdobywania serce, duszę ogarnęła. Teraz czytam nałogowo i wciąż jest mi mało. Nie sądziłam, że to będzie się tak bardzo podobało. Lubię książki przygodowe, historyczne, naukowe, znane bardzo poematy lub wierszyki kolorowe. Książka spełnia nasze wizje, o których marzymy skrycie. Z dobrą książką, mówię szczerze, łatwiej idzie się przez życie. Więc zachęcam do czytania, moi przyjaciele mili, byście moc ciekawych rzeczy dzięki książkom swym odkryli. Ja, choć jestem jeszcze mała, przysięgam przy tacie, mamie, pasją moją jest czytanie. Niech tak zawsze już zostanie. Hanna Łochocka, książka czeka. Książka nas uczy, książka cieszy. Czasem zadziwi nas niemało, albo po prostu tak rozśmieszy, jakby się dobry żart słyszało. Książka też mądrze nam doradza, różne wskazówki, wzory daje. Książka w szeroki świat wprowadza, dalekie z nami zwiedza kraje. Lubimy książkę, przyjaciółkę. Wiesz, co ci powiem? Nie odwlekaj. Masz trochę czasu? Spójrz na półkę. Sięgnij po książkę. Książka czeka.